Za litr paliwa na stacjach benzynowych płacimy już niemal 6 zł. Wpływ na ten nagły wzrost cen ma wiele czynników. Drożyzna ropy w Stanach Zjednoczonych bije rekordy. Takich cen nie było od 2015 roku. Na dzień dzisiejszy baryłka ropy kosztuje prawie 85 dolarów. Globalne zapotrzebowanie na ten surowiec przewyższa jego podaż o około 1 000 000 baryłek, wskazują analitycy z Bank of America Corp. Deficyt ropy może jeszcze wzrosnąć o 50% w czasie zimowych miesięcy, jeśli chłodna pogoda wymusi na dostawcach energii konieczność przestawienia się z gazu ziemnego na ropę. Kryzys energetyczny dotyka cały świat. Zapotrzebowanie na surowce, przede wszystkim na ropę, wynika m.in. z popandemicznej odwilży. Po wielomiesięcznych lockdownach gospodarka stara się wrócić na właściwe tory. Kiedy jest zapotrzebowanie na ten surowiec, wówczas oczywiście ceny wzrastają, natomiast jeśli spada zapotrzebowanie na ten surowiec, a to jest jednak surowiec pierwszej potrzeby, wówczas ceny spadają. I tak było w czasie globalnego kryzysu związanego z COVID-19, podkreśla ekonomista dr Michał Tuszyński. Te mechanizmy dotyczą też naszej gospodarki. W czasie pandemii ceny paliwa nie były tak wysokie, jak obserwujemy na stacjach teraz. Dziś średnio za litr 95 zapłacimy 5,86 zł, za litr oleju napędowego 5,83 zł, a za litr gazu 3,10 zł. Dla porównania, w Rumunii i na Węgrzech ceny są minimalnie mniejsze. Z drugiej strony Czesi na stacjach benzynowych zostawiają od nas więcej, mówi ekonomista Krzysztof Kolany. W krajach na zachodzie Europy paliwa są faktycznie droższe niż w Polsce, natomiast pamiętajmy też, że tam się zarabia 3-4 razy więcej niż w Polsce, w związku z tym te ceny nie są tak odczuwalne jak u nas. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreśla, że płocki koncern robi wszystko, aby kryzys nie przełożył się na zwykłego konsumenta. Dlatego Orlen stara się m.in. produkować jak najwięcej paliwa po to, aby redukować cenę surowca na stacjach. Póki w gospodarce nie uspokoi się, w tej gospodarce światowej, możemy generalnie, musimy być przygotowani na wszystkie warianty. Bo to mówię, my jesteśmy w gospodarce globalnej. My nie jesteśmy sami w sobie tylko wyłącznie decydować. My mamy pewne mechanizmy, z których korzystamy. Na ceny paliwa na stacjach benzynowych wpływają nie tylko czynniki zewnętrzne, takie jak światowy podaż ropy. O tym, ile płacimy za tankowanie, decydują też podatki. Akcyza 25,5%, opłata paliwowa 2,9%, opłata emisyjna 1,9%. A więc oznacza to wszystko, że przy cenie 5,89 zł za litr benzyny podatki wynoszą aż 2,86. Wylicza Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dlatego od pewnego czasu pada propozycja, aby czasowo obniżyć akcyzę. Lewica proponuje konkretną kwotę na litr paliwa. I proponujemy, aby na najbliższe kilka miesięcy, w czasie zimowego okresu, minister finansów zmniejszył akcyzę na paliwa o 50 groszy. Zmniejszył akcyzę na paliwa o 50 groszy, która da szansę, że paliwa ustabilizują się na poziomie 5,50 zł. Na propozycję szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego odpowiedział minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Co do szczegółowych planów na obniżanie benzyny, to na ten moment takich nie znam. Obecnie rosnące ceny na stacjach benzynowych to nie pierwsza taka sytuacja w ostatnich latach. 9 lat temu, kiedy kurs dolara był niższy niż obecnie, za paliwo płaciliśmy podobnie. 2012, czyli 9 lat temu, baryłka około 100 dolarów, ale dolar około 3 zł. I cena paliw wtedy dochodziła do 6 zł, chociaż najniższa stawka godzinowa była 9 zł. Obecnie najniższa stawka godzinowa wynosi 18 zł i 30 groszy. Ma to wpływ m.in. na koszty utrzymania stacji benzynowych. My też zatrudniamy ludzi. Tu też automatycznie rosną koszty. Jeżeli rośnie najniższa krajowa, to też rosną koszty. A proszę zobaczyć, ta cena jest podobna z ceną z 2012 roku. Ostatecznie jednak ceny na stacjach nieustannie rosną, a to najbardziej dotyka zwykłych obywateli.